Dzień dobry, moi drodzy, w filmie ze stylizacjami. Wiem, że te filmy bardzo lubicie, a dzisiaj będzie film z takimi przedjesiennymi stylizacjami, bo jeszcze nie mamy całkowicie jesieni, ale już jest chłodniej, więc też te stylizacje nie będą takie typowo letnie. Dzisiaj jest właśnie też taki dzień, że mamy w tej chwili 17 stopni, więc jest nieco chłodno, ale później ma się troszeczkę rozpogodzić i ma być nieco cieplej, więc ja dzisiaj trochę taki sportowy look, bo muszę za moment wyjść i też ogarnąć kilka różnych spraw, takich nie jakichś tam bardzo ważnych, ale istotnych, może tak powiem. Więc mam dzisiaj na sobie t-shirt szary z Guess, stary t-shirt, który mam już kilka lat. Do tego założyłam sobie szare przecierane jeansy z Candy Tam, które też już bardzo dobrze znacie, i mam takie klapki na koturnie, kupione we Włoszech bardzo, bardzo dawno temu, ale w bardzo, bardzo dobrym stanie. Także zakładam resztę i już Wam się pokazuję, jak wyglądam w całości. Zarzuciłam na siebie sweter, taki właśnie też w różowo-szarym klimacie. Ten sweter, słuchajcie, też już ma dobrych kilka lat. Nie pytajcie mnie, skąd on jest, bo kupiłam go kiedyś w jakimś butiku bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w starym Tesco, na Gocławiu, no naprawdę kupę czasu temu. Także mam na sobie właśnie taki cienki sweter, on idealnie się nadaje właśnie na taką pogodę. I zabieram ze sobą moją dużą torbę Furla. Niekoniecznie kolorystycznie mi tutaj pasuje, ale ponieważ jest duża i muszę w nią władować wiele rzeczy, także będzie idealna właśnie na ogarnięcie różnych spraw, tego co mam w planach. Jeszcze pokażę Wam mój zapach na dziś i zapraszam na kolejną stylizację. A skoro dziś w różowych barwach, to i różowy zapach, czyli Angel Aura. No, dzień dobry, powiem Wam, że to będzie piękny dzień, ja mam dzisiaj super samopoczucie, od rana przyświeca słoneczko, aż chce się żyć, chociaż jest jeszcze chłodno, ale dzisiaj jest też idealna pogoda na to, żeby wyskoczyć w samej koszuli. I właśnie tak stwierdziłam, że dzisiaj założę sobie tę oto koszulę z Zary, którą kupiłam no już jakiś czas temu, ale bardzo podoba mi się to, że ona jest, widzicie, taka krótka i ma te przepiękne koronki tutaj, więc to bardzo dużo daje tej koszuli. Oczywiście mam pod nią biały podkoszulek, do tego założyłam granatowe jeansy z Zary, które też już bardzo dobrze znacie, i sandałki na obcasie przywiezione z Włoch. Co będzie dopełnienie mojej stylizacji? Zaraz się dowiecie. Oczywiście włosy związane w kucyk, ale powiem Wam, że dzisiaj mam tak dobre samopoczucie od rana i jestem tak napełniona energią, że aż sama się sobie dziwię. A mój zapach na dziś to oczywiście marka Lancôme i jeden z najnowszych wariacji na temat La Vie Belle. Ostatnio bardzo polubiłam ten zapach i jak widzicie, jestem już w połowie buteleczki. A w związku z tym, że przyświeca piękne słońce, to oczywiście biorę moje okulary Gucci i torbę na ziemniaki, czyli moją tote bag od marki Furla. Znowu, tak jak wczoraj, i lecę ogarnąć wszystkie moje sprawy na dziś. Tak się właśnie prezentuję. I zapraszam na kolejną stylizację w tym filmie. Trzecia stylizacja, czas start. Dziś znowu dobry humor, dziś znowu piękne słońce, dziś znowu fajna pogoda, a ja mam na sobie t-shirt Zary, który ma nie wiem ile lat, nie pytajcie, całą masę. I do tego spodnie z Reserved pomarańczowa, pasek Pinko, zegarek, pierścionki, kolczyki, lofersy przywiezione z Włoch, też takie kolorowe. Dzisiaj wyglądam jak taka pomarańczka, proszę bardzo. Tak jest, włosy spięte. Zakładam resztę, pokazuję Wam zapach i mamy gotową stylizację. Pomarańczowe barwy i pomarańczowy zapach na dziś, czyli jeden z moich ukochanych, ulubionych zapachów, Jean Paul Gaultier, klasik. Nie wiem, czy wiecie, ale pojawiła się już nowa wariacja na temat tego zapachu, nowa wersja. Miałam okazję ją ostatnio powąchać w perfumerii Douglas, ale to nie mój klimat. To zdecydowanie tak.
Dopełnienie mojej stylizacji to oczywiście okulary, no nie mogło być inaczej. Prada, proszę bardzo. I torebka Michael Kors. Już niedługo będę musiała ją schować na dnie szafy, bo te kolory, takie iście letnie, pójdą w odstawkę i trzeba będzie wyciągnąć inne torby, ale właśnie tak się dzisiaj prezentuję. Jak mówię, mamy jeszcze schyłek lata, troszkę takich, ten pomarańcz to mi się tak trochę już z jesienią kojarzy, z dynią między innymi, więc troszkę takich kolorów. O, tak się prezentuję. Co wy na to? Lecimy z kolejną stylizacją. Chyba to już będzie czwarta. Dziś w pełnej odsłonie moja cała stylizacja, która sprowadza się właśnie do tego. Mam na sobie sukienkę. Ja się śmieję, że jest to sukienka szydełkowa. Może tak trochę wyglądać, taka koronkowo-szydełkowa, sweterkowa, którą kupiłam no jakiś czas temu w Reserved, ale bardzo ją lubię. Ona jest taka klasyczna, ładna, trochę za ciepła na lato, ale właśnie na taki okres przejściowy między wiosną a latem, kiedy już jest cieplej, lub też latem a jesienią, kiedy jest właśnie taka fajna pogoda, 20 parę stopni, ta sukienka sprawdza się idealnie. Proszę bardzo, ona prezentuje się tak, już ją widzieliście tutaj na moim kanale. Pod sukienką mam też halkę, która była dostępna w komplecie. Do tego torebka pinko mała, zegarek, pierścionki, kolczyki malutkie i te oto sandałki z Dizzy, kupione też już spory czas temu. Także słuchajcie, dzisiaj moja stylizacja wygląda właśnie tak. Nic więcej nie zakładam, nie zabieram, lecę na spacer z moją drugą połówką. A jeszcze przecież muszę pokazać wam zapach. No i lecimy z następną stylizacją. A podkreśleniem mojej stylizacji dzisiaj jest Estée Lauder i Bronze Goddess, mój ukochany, ulubiony zapach. Powiem tylko jedno. Tak. Dzisiaj będzie intensywny dzień. Nie ważne, że ktoś tam trąbi, ale zapowiada się dzisiaj naprawdę bardzo intensywny dzień. Właśnie skończyłam drukować dokumenty dla księgowej, które jadę zawieźć. Później muszę przygotować paczki, które dla was przyszły, bo przyszło zamówienie, więc trzeba będzie jeździć. To poczta, to paczkomat. No, mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, zakupy. Takie, powiedziałabym, codzienne życie plus praca, plus dom, plus cała reszta. Ale co ja dzisiaj mam na sobie? Sukienkę. Mam dzisiaj sukienkę z Zary. Pomyślałam, że postawię dzisiaj na kolory. No i właśnie założyłam na siebie tę oto sukienkę, którą wy już też bardzo dobrze znacie, ale ona jest taka, ja bym powiedziała, sezonowa, w sumie to na każdy sezon, o może tak, na każdy sezon idealnie się wpasowuje, bo po pierwsze ja lubię takie kolory, po drugie ma rękawek, po trzecie jest cienka, można ją nosić na wiele sposobów, na sportowo i na elegancko i ja dzisiaj właśnie mam w takim klimacie na sportowo, czyli założyłam sobie tę sukienkę, do tego zabieram moją dużą torbę Michael Kors, w której już mam dokumenty i zaraz wychodzę i słuchajcie, tenisówki z Deichmanna, proszę bardzo, o. Tak się prezentuję dzisiaj. Okulary w torbie. Pokazuję wam jeszcze, czym dzisiaj pachnę. I będzie to cała moja dzisiejsza kompletna stylizacja. Tak się zastanawiam, czy jeszcze nie założyć sobie tutaj do niej paska. Ale wtedy to już będzie wyglądała na taką bardziej, powiedziałabym, elegancką, a teraz jest taka bardziej sportowa, więc niech zostanie tak. Jeszcze szybki look. Spojrzenie na to, jak wyglądam. Pipeta, która się wydziera. O, tak jest. I lecimy z kolejną stylizacją. A moim zapachem na dziś jest znowu Lancôme La Vie Belle, właśnie w tej różowej wersji. Były sukienki, to czas na spodnie. No, co ja poradzę na to, że ja jednak jestem ten team spodnie i uwielbiam w nich chodzić. No, ale sukienki raz na jakiś czas też się pojawiają w moich stylizacjach, zresztą sami widzicie. Dzisiaj mam na sobie sweterek, taki kremowo-biały z mango. Jak widzicie, włosy upięte w koczek. Do tego założyłam fioletowe spodnie z Max Mary. O,
proszę bardzo, brązowy pasek od Ralfa, buty na drewnianej podeszwie i słupku, takie widzicie, no już te szpileczki przywiezione z Włoch w brązie. No i co będzie dopełnieniem mojej dzisiejszej stylizacji? Przede wszystkim zapach, bo dzisiaj znowu mam ochotę na Bronze Goddess. Jak widzicie, już mi się tu pomału kończy, ale ja po prostu uwielbiam ten zapach, przywołuję nim jeszcze wakacje. A ponieważ mamy dzisiaj piękne słońce, to przecież okulary też muszą być. Te w brązach od Prady i do tego torebka. Elisabetta Franki, proszę bardzo, brązowa. Taki mój dzisiaj styl. Nic, słuchajcie, specjalnego, ale powiedziałabym, że tak lekko na luzie, trochę klasycznie, jest kolor, który uwielbiam, jest trochę takiego klimatu jesiennego, no bo brązy i fiolety, piękna pogoda przed nami, słońce, ciepło, także jest się z czego cieszyć. O, tada. A ja zapraszam Was na kolejną już stylizację. Właśnie łapiąc za kamerę, zdałam sobie sprawę, że to już dzisiaj będzie moja ostatnia stylizacja w tym filmie, czyli mamy już siódmą stylizację. Czas najwyższy Wam ją przedstawić, jestem ciekawa, co Wy na to, bo dzisiaj założyłam spódnicę, hello! Dzisiaj mam taki dzień, że dobra, może wyskoczę w spódnicy, jest ładna pogoda, jest ciepło, jest słonecznie, no to dlaczego nie? Włosy upięte w koczek. Grzywkę też sobie tutaj podwinęłam. Mam na sobie taki półgolfik z Reserved. Bardzo, ale to bardzo stary. Pasek Ralfa, jak widzicie, taki cieniutki. No i spódnica. Tada! Spódnica taka wykonana z materiału takiego satynowego. To jest spódnica z Zary, którą kupiłam naprawdę też już kilka lat temu. I lubię do niej wracać jesienią, bo ona ma właśnie takie barwy, słuchajcie, jesienne. Widzicie to? Taka czerwień, tu gdzieś brązu sporo, jakiś delikatnie niebieski. No i założyłam sandałki, te moje drewniane, które miałam chyba wczoraj, właśnie na słupeczku, w takich też odcieniach. No i tak się dzisiaj prezentuję. Co Wy na to? Pokażę Wam teraz zapach i resztę mojej stylizacji. Jeśli chodzi o zapach, to dzisiaj stawiam na Sycamore od marki Chanel. Jakoś tak idealnie pasuje mi dzisiaj, słuchajcie, do tej stylizacji. A reszta? To oczywiście okulary Prada w brązowych odcieniach, które też już doskonale znacie. I torebka tote bag Elisabetta Franki w brązie. Taki mój dzisiejszy look. Na zakończenie tego filmiku 7 dni, 7 stylizacji, już takich przed jesiennych, że tak powiem, jeszcze odrobinę letnich, ale już takich przedjesiennych. Dajcie znać, co myślicie o tej stylizacji. Dajcie znać, która stylizacja podobała Wam się najbardziej. A ja oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!